Witam Państwa serdecznie ze studia Altana, Krystyna Brykalska, Piotr Figuka. Od dziś rozpoczynamy program o tematyce senioralnej z domu dziennego pobytu nad Odrą w Groszowicach. Ja opowiem to samo, tylko po śląsku. Ja był zwitą całą kitą w laubie u starzyków nad Odrą. Współczesny senior jest zupełnie innym seniorem niż pokolenie naszych rodziców. Uważam, że jesteśmy bardziej otwarci na świat. Jeszcze czegoś chcemy, oczekujemy. Teraz do seniorów idziemy poćwiczyć, siłownię nam porobili, koło i jedziemy na wycieczki. To się trafimy, to się jaki kawę wypijemy i na różne, mamy więcej czasu. Jest współczesny senior. A jak wygląda życie na emeryturze? Otóż odpowiedzi na te pytania wcale nie są takie oczywiste. A jak jest naprawdę? Współczesny senior nie ma dużo czasu. Nie ma. Przychodzi do ludzi, ucieka z domu, nie myśli o chorobach. Tu jest taki dom, w którym wypoczywamy, zapominamy o naszej starości. Współczesny senior nie siedzi w kapciach przed telewizorem, tylko chodzi do domu seniora, ćwiczy. Więc te nasze tańce dają nam tyle satysfakcji, że my czujemy się jak gdyby młodsze, jak gdyby no, coś więcej osiągamy, mamy więcej do powiedzenia wśród innych. Senior ma mało czasu, bo dużo czasu poświęca dla siebie, na gimnastykę, na różne ćwiczenia, w ogóle spędzania czasu tu z wszystkimi paniami, które są zaangażowane w różne sprawy. One tam ćwiczą, tańczą i taniec na krzesełkach jest, tai chi, tańce gimnastyczne, basen. Napędzamy swoje, ładujemy swoje akumulatory. Nam to wystarcza potem na długi czas. Jesteśmy radosne, rozbawione, pełne energii i nam to bardzo, bardzo pasuje. Wiedziałam prawie całą Europę, całą Turcję przejechałam cudownie, i Afrykę, i Azję. Bo ja nie tylko jadę nad morze, żeby wylegiwać się na plaży, mnie przede wszystkim coś zobaczyć. No. Telewizja to już jest przeżytek. Obecnie internet to jest przyszłość. Komórki, laptopy, to jest dla seniora ciekawością. Współczesny senior jest aktywny, wchodzi na Facebooka, ma swoje konto na Facebooku. Na przykład mój mąż sam nagrywa sobie nasze przedstawienia, nasze różne imprezy, sam fotografuje, montuje to i można oglądać na naszej stronie. Dzień.
że jeszcze w tym wieku będę uczestniczyła tak aktywnie. No, super to jest dla mnie. Przychodzimy z taką wiarą, że jutro będzie lepiej, że jesteśmy jakby o krok młodsi, ciekawsi, bo jesteśmy wśród ludzi. Jak to się stało, że kabaret powstał? Myślę, że zwyczajnie. Autor pierwszego tekstu do scenki kabaretowej dosłownie przysłuchiwał się naszym rozmowom. No i kiedyś podszedł i powiedział, że napisał taki tekst, taką scenkę kabaretową i żeby widziałby właśnie mnie i Usię, żebyśmy to spróbowały zagrać. Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa i seniorka młoda. Sama się zgłosiłam, po prostu chciałam występować, lubię po prostu występować. No i tak się stało, że wstąpiłam do kabaretu. Och, kobieta, to kwiat. No nie pamiętam. No pani Kasia bardzo lubi robić filmy i tak to się zaczęło. Że to jest po prostu nowoczesna forma przekazu i no, to dla teraz ty gotowności. Powiedz. No tak. Powiedz to. No to już powiedziałaś. No byłam bardzo zdziwiona, że moja osoba może coś wnieść do tego kabaretu. Nie sądziłam, że się sprawdzę, ale w miarę upływu czasu podoba mi się to. Tak. I poprosimy o ciszę, moment. A pani patrzy grzecznie na nas. Taki założyć. Mhm. Witam cię, wiosno, piękna pani, tak długo oczekiwana przez ludzi znanych i nieznanych. Co dzień rano twe promyki słońca budzą mnie bez końca. Na pieczemy dzisiaj krustu do pierona, do pierona, do pierona. Dzisiejszy senior się zmienił, bo ciągnie do swojego środowiska. Interesuje się filmami, zdjęciami. No i lubi chodzić wszędzie, do teatru, do kina. Ma więcej czasu, może sobie na to pozwolić. Jest taki trend, żeby kuchnia była lekka, urozmaicona, pięknie, potrawy pięknie podane, mało takich sosów ciężkostrawnych, wysokokalorycznych. To wszystko ma być nowoczesne. Ja czekałam na te zajęcia bardzo długo. Ja się nie dostałam na pierwszy turnus, że tak powiem. Myślałam, że już nie skorzystam z tego. A tymczasem nadarzyła się okazja, jestem, bo chcę się wielu rzeczy nauczyć. A przy okazji poznać nowe panie, z którymi się stykam w innych okolicznościach. To jest cała doniczka tej bazylii? Tak, mała doniczka, bo są też takie duże. Ale my mamy swoje przepisy z dawnych lat tej babuni, jak to się mówi, więc łączymy to, co nowe i to, co stare. Więc no, nie możemy powiedzieć, że to, co nowe, to wszystko jest dobre, bo te stare rzeczy, babuni, są bardzo dobre. To jest. To my możemy się... I tak jak mówi Wiesława Szymborska, jak nie ma w prasie, w nekrologu twojego nazwiska, nazwisko nie figuruje, to znaczy, że jesteś zdrowy i dobrze się czujesz.
Starość nie musi być przykra. Starość ma również swoje uroki, czego dowodem były te właśnie filmiki, które żeśmy tu oglądali. Przyjdź tu do nas, nie musisz się w domu nudzić. My nie myślimy o lekarzach, bo nie mamy na to czasu. Tu jest tyle zajęć różnego rodzaju, zawsze coś znajdziesz dla siebie.